takiego socjologa religii i pokazuje, że ten kierunek, którym chce zmierzać, nie przy Franciszek, ale na pewno część niemieckich jego doradców, czyli osłabianie wyrazistości Kościoła, w Stanach Zjednoczonych kończy się zawsze tym samym. Osłabieniem wyznania, które wchodzi na tą drogę. To znaczy, jakby to powiedzieć, wszystkie liberalne, liberalizujące się wyznania protestanckie tracą wiernych. Te, które zachowują albo zaostrzają, jak na przykład Południowa Konwencja Baptystów, wymogi, także wymogi moralne, to zyskują nowych wiernych. I to są rzeczy, na które bardzo ciekawie Storci zwraca uwagę. Ale jak mówię, jest jednak mocno jednostronny. To znaczy, to jest tekst, w którym brakuje drugiego wymiaru. To znaczy, jakby on czyta Franciszka tak, jakby chciały tego liberalno-lewicowe media, kompletnie nie dopuszczając innych elementów tego pontyfikatu, który po prostu jest skomplikowany, jest inny niż pontyfikat poprzedników. Może budzić, ja nie twierdzę, że nie może budzić pewnych obaw w części katolików, ale na pewno nie jest to tylko pontyfikat obaw, lęków czy ulegania liberalnemu światu, bo to jest po prostu nieprawdziwy obraz tego papieża Franciszka. A może Socci nie rozumie tego, że komu dano więcej, od tego się wymaga więcej? Może dlatego właśnie papież Franciszek stawia większe wymagania Kościołowi wiernym niż światu, niż tym ludziom, których Kościół ma pozyskać, bo że Socci właśnie nie pojmuje jakby trochę istoty Ewangelii. To jest zresztą w ogóle, to nie jest problem tylko Socciego, to jest w ogóle problem katolików często, wielu katolików, którzy wyobrażają sobie, stawiają jakby przykładają jeden schemat do wszystkich ludzi. Boże, to nie jest tak do końca. Może, owszem, moralność, można powiedzieć, jest powszechna, obowiązuje ta sama moralność każdego człowieka, ale jakby zasady moralne, które każdego mają obowiązywać, to jedno, a pewien sposób docierania do ludzi to jest co innego. I może Socci tego właśnie nie rozumie. Może na tym polega cały problem. Może to jest trochę tak. W każdym z nas jest trochę faryzeusza, tak bym powiedział. Przynajmniej we mnie jest. Może w tobie nie ma, ale we mnie akurat jest. I jest trochę moralisty. I teraz tak. Być może Socci wychowuje się i żyje jednak we wspólnocie. Włochy oczywiście nie są super religijne, ale w porównaniu na przykład do Holandii, to jest jednak kraj, w którym religijność jakoś została zachowana. Co więcej, Socci funkcjonuje wewnątrz pewnej wspólnoty, pewnej tradycji Comunione Liberazione. To wyraźnie widać, on się bardzo często odwołuje do księdza Luigi Giussaniego, i z takim w aprobatywnym tonie. I nie zauważa, że na przykład w Holandii, ja ostatnio rozmawiałem z księdzem z Holandii, który powiedział mi coś takiego: wie pan, nasz problem polega na tym, że my tu w Holandii znamy wszystkich katolików. Każdy katolik zna innego katolika z imienia i nazwiska. W związku z tym tak naprawdę my funkcjonujemy w świecie, który jest obcy chrześcijaństwu i musimy znaleźć sposób, żeby do niego dotrzeć. Tu nie chodzi o obniżanie wymogów, tylko chodzi o to, żeby na dzień dobry w głoszeniu Chrystusa nie odrzucać wszystkich tych, którzy żyją w inny sposób, bo ostatecznie będzie to oznaczać, że odrzucimy wszystkich. Ja ostatnio czytałem taki dokument wydany przez grupę świeckich katolików do biskupów Malty. Chodziło o właśnie interpretację Amoris Laetitia. I ten dokument, nawet jeśli jest słuszny, to jest napisany językiem, który natychmiast odrzuca tych wszystkich, którzy z własnej winy albo bez własnej winy żyją w nieuporządkowanym życiu. Bo jeśli mówimy o przyznawaniu im komunii, nie dawać psom tego, co święte, to nawet jeśli jest to język Ewangelii, bo to oczywiście jest język Ewangelii, to jest to język, który tak użyty natychmiast uniemożliwia jakąkolwiek rozmowę, jakąkolwiek debatę. Mam wrażenie, że Socci nie zauważa jeszcze jednej rzeczy, że Franciszek w gruncie rzeczy nie mówi, że zgoda na wszystko to jest ostatni krok. On mówi, że jesteśmy w drodze. Można zastosować takie proste zdanie świętego Augustyna, który mówi bardzo takim prostym sformułowaniu: nie ma świętego bez przeszłości. No, święty Augustyn jest akurat doskonałym przykładem świętego, który miał bardzo ciekawą przeszłość. Nie ma grzesznika, który nie ma przyszłości. No, w jakim stopniu nawrócenie to jest takie zadanie na całe życie dla każdego człowieka, prawda? Dokładnie tak. I Franciszek mówi, jakby to powiedzieć, nawracajcie się, ale najpierw się spotkajcie z Jezusem. To jest ten pierwszy krok. Nie da się w naszym świecie funkcjonować bez
nawet próbować żyć moralnie bez nawrócenia, bo straciliśmy fundament. Nierozerwalność małżeństwa, to jest oczywiście fundamentem, co do tego nie ma najmniejszego sporu, jeszcze 100 lat temu była trzymana, niekoniecznie głęboką religijnością, była trzymana kwestiami finansowymi, po prostu samotni radzili sobie gorzej, była trzymana presją społeczną, bo za rozwód karano pewnym odrzuceniem społecznym, była trzymana całym zestawem konformizmu społecznego. W tej chwili tego nie ma. To znaczy, powiedziałbym, jest wręcz odwrotnie. To znaczy, raczej świat jest nastawiony rozwodowo. Co to oznacza? No to oznacza, że jedynym fundamentem, na którym może się trzymać nierozerwalność, nie jest już społeczeństwo. Jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. I jeśli do niego nie doszło, jeśli ono się nie dokonało, to bardzo trudno jest mówić o nierozerwalności, bo to są terminy, które są niezrozumiałe dla wszystkich. Co w niczym nie zmienia faktu, że przynajmniej część z wypowiedzi papieskich jest wykorzystywanych także wewnątrz Kościoła do rozmywania papieskiego autorytetu, do rozmywania autorytetu Kościoła, do rozmywania doktryny kościelnej. I to jest zagrożenie, o którym mówi Socci. Właśnie dotyczy głównie teologii małżeństwa, tak. Teologii rodziny, tak, prawda? To jest ta kwestia związana z dyskusją o dopuszczeniu osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach do komunii. Pewnymi warunkami. I on zwraca na to uwagę słusznie. Natomiast wydaje mi się, że nie dostrzega jeszcze jednej rzeczy, że niezależnie od tego, jaka jest osobista opinia Ojca Świętego na ten temat, bo to jest jedna rzecz. To druga rzecz jest taka, każdy dokument papieski czytamy wewnątrz magisterium Kościoła. Czyli nawet jeśli znajdujemy w nim sformułowania nieostre, nieprecyzyjne, być może celowo, tego nie wiemy, to czytamy je w duchu i w świetle tego, co było wcześniej, a nie wbrew temu, co było wcześniej. Oczywiście natychmiast możemy powiedzieć Socci, że mamy, to jest tekst pisany zanim ukazało się Amoris Laetitia, więc jakby spór, o którym teraz mówimy, może być co najwyżej u niego antycypowany, natomiast on nie jest wprost przywołany. Nawet jeśli Ojciec Święty wysłał prywatny list, w którym dokonał pewnej interpretacji, to trzeba pamiętać, prywatny list nawet Ojca Świętego nie jest magisterium. Magisterium jest dokument, natomiast prywatny list im nie jest, więc możemy go przy analizie magisterialnego nauczania pominąć. On jest ważny dla zrozumienia, może powiedzieć, biografii, życiorysu, także myśli samego Ojca Świętego. Natomiast dla magisterium ważny jest dokument. Dokument zawsze czytamy w pewnej hermeneutyce ciągłości, czyli próba przeciwstawienia Amoris Laetitia Familiaris Consortio powinna zostać odrzucona, choć akurat sam, myślę, że sam Socci by się z tą tezą nie zgodził. To znaczy, jakby to powiedzieć, on by raczej mówił o zagrożeniach niż o tym, że jak zachowamy ciągłość, to ten dokument, powiedziałbym, wybija nas z takiego faryzyjskiego, dobrego samopoczucia, że my jesteśmy w porządku, a inni niech sobie radzą. To znaczy, ostatecznie rolą chrześcijanina każdego jest przyciągać innych, przyciągać każdego, także takiego człowieka, który jest w nieuporządkowanej sytuacji, który jest w związku niesakramentalnym, bo ostatecznie za niego również Chrystus oddał życie. Po to oddał, żeby go przyciągnąć, a nie po to, żeby go zostawić na zewnątrz. Ewangelia nie jest, można powiedzieć, taką czystą matematyką, może statystyką lepiej. Nie oszukujmy się. Przy pewnym współudziale tego niewiele dokumentów poradzieckich w archiwach rosyjskich nie będziemy mieli pewności, czy to była inspiracja radziecka, żeby pozbyć się Gomułki, którego już Breżniew miał dosyć, bo ten Gomułka starzał się w sposób przyspieszony, to trudno uwierzyć, ale kiedy odchodził w grudniu, miał 65 lat. Dzisiaj nikt z nas nie powie o kimś 65-letnim starzec, tylko że on wyglądał na 165 lat. Na człowieka kompletnie zużytego właśnie wyglądał na starca. Być może to się brało z tego, że wcześniej zaczął tę karierę polityczną na wysokim szczeblu, nie wiem. Może cechy jakieś genetyczne czy osobowościowe z drugiej strony, trudno mi powiedzieć. Faktem jest, że tak był odbierany przez wielu. No i oczywiście nie chcę mówić o spisku w KC, bo to
jest takie, powiedziałbym, wartościujące, no ale coś takiego dokonało się, zawiązało się porozumienie, odbywały się za plecami Gomułki, który z dnia na dzień był w coraz gorszej formie, w gorszej kondycji. Ostatnie narady odbywał właściwie w pozycji półleżącej, na jakimś fotelu, na jakiejś kanapie, wycieńczony, naprawdę wyglądający fatalnie. Kiedyś Wojciech Jaruzelski porównał, prosiłem go o charakterystykę wyglądu, porównał Gomułkę z czasu kryzysu karaibskiego w październiku 1962 roku, że wtedy był przerażony, że wojna światowa tuż, tuż za chwilę, i generał Jaruzelski dodał od siebie: drugi raz w takim stanie Gomułkę widziałem w grudniu 1970 roku. To znaczy, że był wycieńczony, był skrajnie wyczerpany fizycznie i psychicznie, a jednocześnie intryga przy udziale radzieckich towarzyszy, najwyższych dygnitarzy, z Breżniewem, premierem Aleksiejem Kosyginem, rozwijała się. W pewnym momencie powiedziano dość, dwóch członków takiego średniego szczebla, Stanisław Kania i Franciszek Szlachcic, udało się w piątek 18 grudnia wieczorem do willi Edwarda Gierka w Katowicach i zaczęło go namawiać, żeby wszedł do gry. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że Gierek był w praktyce jedynym kandydatem. Przez chwilę można było mieć złudzenie, że kandydatem, rywalem Gierka jest generał Mieczysław Moczar, sekretarz KC i zastępca członka biura politycznego, były minister spraw wewnętrznych. Ale Moczar był bardzo źle notowany w Moskwie. Jest zresztą taka opinia, która mnie osobiście trafia do przekonania, że w 70 roku Sowieci mieli już jednego narodowego komunistę, wręcz nacjonalistę komunistycznego, Nikolaja Czałuszewsku. I wystarczy. I wystarczy. I taki drugi nacjonalista komunistyczny czy narodowy komunista absolutnie w innym kraju nie był im u władzy potrzebny. Wydaje mi się, że jeżeli to nie jest nawet, a na pewno nie jest całkowite wytłumaczenie niechęci gospodarzy Kremla wobec Moczara, to na pewno ten czynnik też był dla nich istotny. No niektórzy nawet mówią, że podczas tego marcowego kryzysu w 1968 roku, a dokładnie 19 marca w sali kongresowej, niektórzy działacze partyjni krzyczeli Wiesław, Wiesław, ale już byli tacy, którzy krzyczeli Gierek, Gierek. Więc rzeczywiście wskazywanie tego Gierka się zaczęło nieco wcześniej. No i ja rozumiem, że on postanowił wejść do tej gry i 19 grudnia już jest biuro polityczne, na którym Gomułki nie ma, a dzień później ukazuje się komunikat. No i tutaj trochę nawiązując do pana opisu, co było z tym Gomułką, ukazał się komunikat o stanie zdrowia towarzysza Gomułki, podpisany przez doktora Gosiewskiego, dyrektora lecznicy, i profesora Kostrzewskiego, ministra zdrowia i opieki społecznej. No i w tym komunikacie można było przeczytać, że od kilku tygodni wystąpiły u pacjenta zaburzenia w zakresie układu krążenia powodujące przejściowe zakłócenia sprawności widzenia. I komunikat stwierdzał, że konsylium lekarskie zaleciło leczenie szpitalne, któremu pacjent się poddał. I to jeżeli przyjmiemy, że jednak to wszystko, bo tam jeszcze rozpoznano ciśnienie tętnicze i tak dalej. Jeśli to wszystko jeszcze dodatkowo była prawda, to już można powiedzieć, był oficjalny argument, że Gomułka już nie będzie w stanie sprawować swojej roli, ale czy wiadomo, czy to był prawdziwy komunikat, czy to jednak była też okazja? Ja pytałem kilku jego współpracowników, czy była to tak zwana choroba dyplomatyczna, czy rzeczywiście niemoc. No i tutaj wszystkie relacje były zgodne, że on naprawdę z dnia na dzień wyglądał coraz gorzej. Doszło do tego, że jego sekretarka już nie wpuszczała do gabinetu nikogo. On tam na tej kanapie czy tym fotelu leżał właściwie zupełnie pogubiony, a jednocześnie właśnie pogubiony też intelektualnie i politycznie, bo ciągle powtarzał, że ta podwyżka cen
tam jedne artykuły drożały, a drugie równocześnie taniały. Chleb drożał, ale lokomotywy taniały. No właśnie do czego zmierzam. Ta regulacja cen jest korzystna dla ludzi pracy. No właśnie jak pan powiedział, no chleb kupujemy wszyscy codziennie, bo to jest artykuł pierwszej potrzeby. Już nawet odłóżmy te lokomotywy wyśmiewane, ale jak często kupujemy telewizor, pralkę, lodówkę? Raz na kilka, kilkanaście lat, wtedy czasem raz w życiu. I tu nagle to tanieje, owszem, znacząco, ale z drugiej strony te artykuły pierwszej potrzeby, przede wszystkim żywność drożeją i to był cios, przecież społeczeństwo żyło tak na styk, to powiedzenie o wiązaniu końca z końcem, bardzo było wtedy rozpowszechnione i to nie była demagogia, tak było naprawdę. Nawet ludzie, którym się relatywnie, jak na owe czasy, powodziło nieźle, też mieli problemy, a tu nagle taka nieprzyjemna niespodzianka na Boże Narodzenie. No i powiedzmy sobie, że odbywa się w niedzielę 20 grudnia plenum KCPZPR. To już siódme nadzwyczajne w trybie Drugie w tym samym tygodniu. Tak, właśnie. No i już Gomułka jest chory. No i oświadczono, że pierwszym sekretarzem zostaje Edward Gierek. Zmienił się również skład biura politycznego, sekretariatu KC. Spośród 11 członków biura 5 usunięto z tej instancji. No właśnie, tylko to dalej w pewnym sensie nie rozwiązywało problemu, dramatu, jaki się wydarzył na Wybrzeżu, no bo jednak trzeba było jednak zapanować nad tą sytuacją w tych miastach, gdzie to się odbyło. No i nie wiem, zaproponować tym ludziom jakąś formę uspokojenia, dialogu, czy taka propozycja padła? Zacznijmy od sprawy najprostszej, aczkolwiek jest tam też jeden element przykry, czyli od pieniędzy. Rzeczywiście wypłacano w 71 roku dość chętnie i szczodrze odszkodowania rodzinom za zabitych członków rodziny. Nawiasem mówiąc, czyta się z prawdziwą przykrością opisy strojów tych ludzi. No bo czy normalny człowiek chodzi ubrany na raz w swetrze, w garniturze, w kożuchu i Bóg raczy jeszcze wiedzieć w czym. Ci ludzie tak nie mogli być ubrani, ale wszystko jest oczywiście nowe było i wszystko jest jak najdroższe. Chodzi, żeby ta wypłata była jak największa. Nie weryfikuje się tego. Ktoś chce 10 tysięcy, dostaje 10. Chce 12, dostaje 12. Oczywiście żadne pieniądze nie zwrócą życia członkom rodziny czy zdrowia osobom, które zostały postrzelone czy ciężko pobite, poturbowane, ranne. Ale to załatwiono. Tu trzeba powiedzieć, że od tej strony, tak jak wiele rzeczy było obrzydliwych i wstrętnych, zacznijmy od pogrzebów. Kiedy zaczynałem zajmować się grudniem 70, przyznam się szczerze, że powątpiewałem w to, że można było o 22, o 23 organizować pogrzeby ofiar. Można było i to był standard. Co więcej, na pogrzeb mogło przyjść nie więcej niż 5-6 osób z najbliższej rodziny. Sytuacja narzeczonych, nawet jeśli mieli wyznaczoną datę ślubu za tydzień, oznaczała, że nie doszła panna młoda, nie mogła być na pogrzebie swojego narzeczonego, no bo nie była najbliższą rodziną. Powołano komisję, która miała wyjaśnić wewnątrzpartyjną, ale od początku było wiadomo, że będzie się wyjaśniało tak, żeby nic nie wyjaśnić. W pewnym sensie wydaje mi się, że tutaj sprawcą, to jest paradoks, mógł być sam Gomułka i jego stosunek do rozliczeń ze stalinizmem po 56 roku. Powiedział, nie będzie rozliczania, nie będzie karania nawet tych, którzy byli zbrodniarzami. Otóż ten manewr powtórzono w roku 70-71. Nie chodziło o prawdę, nie chodziło o ustalenie, kto jest winny, odpowiedzialny. Chodziło o ustalenie, o usunięcie pewnych osób z kierownictwa, niektórych działaczy i o pozostawienie nietkniętych
tych, którzy byli przecież wcześniej. To, co Edward Gierek nie brał udziału w decyzji, podejmowaniu decyzji o podwyżce cen, a Piotr Jaroszewicz, a wielu innych, wszyscy brali. Ale przyjęto, że sprawa jest właściwie załatwiona. I okazało się, że nie zupełnie. No właśnie, a dlaczego, jaką jeszcze podjęto próbę na tym, że plenum, 8 plenum w lutym 71 roku, to już powiemy po informacji. Historie Polski. Złapać wirusa. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku po 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Sergiusz Piotrkowski. Dwa wypadki na drodze krajowej 63 na odcinku Siedlce-Łuków w miejscowości Mścibrody. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby są ranne. Na tym samym odcinku trasy 63, tyle że w miejscowości Białki, samochód osobowy wjechał do rowu. Tu także dwie osoby zostały ranne. Meteorolodzy ostrzegali, że dziś będzie się jeździć po Polsce trudno z powodu śliskiej nawierzchni. Deszcz i marznąca mrzawka mają padać także w nocy i jutro. Stany Zjednoczone będą pracować nad tym, by przywrócić pokój na Ukrainie. Prezydent Donald Trump obiecał to podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Jak poinformował o oświadczeniu Biały Dom, Trump powiedział Poroszence, że będzie współpracować z Ukrainą, Rosją, jak również innymi państwami na rzecz przywrócenia pokoju na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Mecz Celta Vigo z Realem Madryt w 21. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej zaplanowany na dzisiejszy wieczór został przełożony. Przyczyną są uszkodzenia dachu stadionu w Galicji, na którym miało odbyć się spotkanie. Wichura wiejąca w ostatnich dniach w północno-zachodniej Hiszpanii spowodowała, że oderwały się kawałki. Historie Polski. Maciej Zakrocki, witam ponownie, zapraszam na trzecią część programu Historie Polski. Rozmawiamy o wydarzeniach grudniowych i próbie ich rozliczenia w tamtym okresie, a więc zaraz po tym, jak doszło do zmiany władzy, jak usunięto Władysława Gomułkę, a na czele de facto państwa stanął nowy dyktator, czyli Edward Gierek, w studiu profesor Jerzy Eister, warszawski IPN. No właśnie, to pewnie jest ciekawe, szczególnie dla tych, którzy znają mniej tę historię, no bo zmienił się pierwszy sekretarz, zmieniło się część biura politycznego, pojawili się nowi ludzie, nowa ekipa rządząca, ale przecież po pierwsze pozostały stare problemy, no chociażby również te problemy rynkowe, które doprowadziły do podwyżki, a w jej konsekwencji do wydarzeń grudniowych. Na pewno była kwestia uśmierzenia nastrojów społecznych. Przecież to się mimo wszystko, mimo tamtego systemu i cenzury, i propagandy, i mówiąc w skrócie zamordyzmu, no nie udało ukryć zupełnie, że zginęli ludzie. Co ta nowa władza chciała zrobić, co miała do zaproponowania, żeby jakoś pójść do przodu. Tym bardziej, że powiedzmy po tych wydarzeniach grudniowych miały miejsce jeszcze inne protesty klasy robotniczej, jeśli można tak powiedzieć, które wskazywały, że ten nastrój wrzenia no dalej trwa. No, chociażby w styczniu rozpoczął się tak zwany drugi strajk stoczniowców szczecińskich. To było po 20 stycznia, prawda? Więc zaraz po miesiąc po wydarzeniach grudniowych i po tej zmianie władzy. Był dość mocny taki właśnie ten strajk
który zaczął się w rurach stoczni Szczecińskiej. No innymi słowy, co ta nowa ekipa miała do zaproponowania i czy na przykład uważali, że dobrze będzie, mówię teraz oczywiście kolokwialnie, rzucić na pożarcie społeczeństwu tegoż Gomułkę na przykład, aby uznać, że to wszystko była jego wina, ale jego już nie ma, w związku z czym możemy pójść dalej. Przede wszystkim atutem nowej władzy był sam Gierek. Począwszy od różnic zewnętrznych, widocznych gołym okiem, wysoki, przystojny mężczyzna, postawny, dobrze ubrany, w dobrze skrojone garnitury, mówiący takim głosem zdecydowanym, dobrze ustawionym, to wszystko było ważne, krótko mówiący. Niektórzy jeszcze go zachwalali, że znał francuski, bo mieszkał na zachodzie, więc w ogóle będzie zachodni. Był pierwszym sekretarzem bez członkostwa w Komunistycznej Partii Polskiej. Pierut, Ochab i Gomułka byli w KPP, Gierek był w Francuskiej Partii Komunistycznej, a potem w Belgijskiej Partii Komunistycznej. Ale do KPP nie należał nigdy. Więc to był atut. Jeszcze przed końcem roku 70 złożył, jak to potem już złośliwie na końcu nazywano, pierwszą gospodarską wizytę w hucie Warszawa. Przy piecach, na stanowiskach pracowniczych witał się z robotnikami. Wkrótce, kiedy pojawi się wśród włókniarek, będzie panie całował w ręce, co będzie zupełnym szokiem, zupełnym jakimś zaskoczeniem. Tutaj wita się, pyta ludzi o ich sprawy codzienne, czy tu na przykład w hucie nie brakuje wody, napojów chłodzących, takie rzeczy. No, tego nie było, w ogóle nie wychodziło się z budynku KC, a tu pierwszy sekretarz jedzie, oczywiście potem coraz ustawione widzieliśmy, że były to jakbyśmy się ustawki wszystko przygotowane, nawet ludzi podstawiano, podawano pytania i odpowiedzi spontaniczne, które miały tutaj być. Więc to było jedno. Drugie było takie odwrotne myślenie na przeczekanie. No trzeba pewne rzeczy zrobić, jakieś gesty, coś tam zwiększyć, najniższe zarobki, jakieś najniższe emerytury. Takie skądinąd słuszne, społeczne, nie dotykając się grudniowej podwyżki, która musi być utrzymana, bo bez tego załamie się gospodarka. No, ale wspomniany, wejdę w słowo, przeze mnie strajk w Szczecinie, gdzie strajkujący robotnicy się zorganizowali ponownie, przedstawili postulaty strajkowe. To jest, przypomnę, 22 stycznia. I pierwszy punkt tych postulatów: żądamy obniżki cen na artykuły spożywcze do wysokości z dnia 12 grudnia. Zgadza się, to hasło było podnoszone stale, także w styczniu. Śmieci do brzucha. Okazało się, że właśnie ta druga fala strajkowa, oręża różnego, robactwo, dziadostwo w Szczecinie, w stoczni imienia Adolfa Warskiego, 24 dzisiaj, stycznia pojawia się zupełnie nieoczekiwanie Gier. Jak ktoś to mówi, jest wydarzenie ktoś czyta na skalę światową. Nigdy, ludzko, nigdzie no bo cygano, przywódca rządzącej partii komunistycznej łamać, nie wszedł na teren strajkującego zakładu. Ani przed Gierkiem, ani po Gierku. On jest jedyny w historii ruchu komunistycznego. Też dodam, to był piąty punkt tej listy postulatów, tak, właśnie strajkujących. Że mają przyjechać. On się pojawił w gronie otoczeniu wysokiego szczebla dygnitarzy państwowych, w tym między innymi byli tam i minister obrony narodowej generał Wojciech Jaruzelski i minister spraw wewnętrznych Franciszek Szlachcic, a więc towarzystwo takie no, bardzo odpowiedzialne za to, co się wydarzyło na wybrzeżu. Rozmowa trwała blisko 9 godzin, była na żywo transmitowana przez zakładowy radiowęzeł. No, Gierek próbował robić takie wrażenie swojego chłopa. W pewnym momencie tam przełamywali się chlebem, no bo jak się 9 prawie godzin siedzi, to już cokolwiek człowiek zje i tej wody się napije z chlebem. Nie jest to posiłek, ale jest.
Następnego dnia pojechał do Gdańska, ale tu już była zmiana. Wbrew temu, co często można przeczytać nawet w porządnych naukowych książkach, spotkanie nie było w Stoczni Gdańskiej, ale w budynku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Już drugi raz nie wszedł na teren zbuntowanego zakładu. Tam padło to sławne pytanie Gierka: no więc jak, pomożecie? I tam jest jedna z największych manipulacji, że odpowiedziało mu churalne: pomożemy. Tak nawet uważają uczestnicy tego spotkania, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, sami tłumaczą się w swoich wspomnieniach, że no ich to tak ujęło, że tak to niech po ludzku mówił, że zacukali się i krzyczeli: pomożemy. W rzeczywistości żadnego pomożemy nie było. Nagrania archiwalne w radiu i filmowe w telewizji czy w kronice filmowej pokazują, że na to pytanie, no więc jak, pomożecie, rozlegają się może nie rachityczne, ale umiarkowane oklaski i żadnego churalnego skandowania: pomożemy. Ale to zostało tak idealnie wmanipulowane, że wszyscy w to dzisiaj często można usłyszeć, jak mądrzy, uczciwi ludzie coś takiego mówią. No ale dalej nie można było zwlekać. Odkładano to 8 plenum, odkładano, ale wreszcie w lutym odbyło się. I zaczęło się nawet tak dość drętwawo, takimi przemówieniami, deklaracjami. Tu chcę zwrócić uwagę, że zapis tego plenum został bardzo szybko, w kilka chyba tygodni, wydany jako numer nowych dróg, nowy organu KCP. Ale jest to wersja, lekko licząc, o jakieś 60-70 stron krótsza od tej, która jest zachowana w Archiwum Akt Nowych w Warszawie pełnej. Niektóre przemówienia są kompletnie zmienione. Z kilkustronnicowego jest półstronicowa notatka właściwie wydrukowana. Kilka było takich gwałtownych momentów, gdzie, no muszę powiedzieć, że po raz pierwszy chyba od 56 roku rozmawiano na przykład o prawdzie. Nie o moskiewskiej prawdzie, organie prasowym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, tylko o prawdzie, gdy Ryszard Strzelecki coś tam powiedział, jakieś zdanie, zarzucono mu kłamstwo. W takim gronie zarzucił mu to kierownik sekretariatu KC Stanisław Trepczyński. No to padają głosy: trzeba przeprosić. A Gierek już jako pierwszy sekretarz mówi za stołu: no Ryszard, ale jeżeli Staszek Trepczyński mówi, że tak było, to wszyscy członkowie biura politycznego, którzy tu siedzą przy stole, słyszeli, że tak było. A więc jednak kłamiesz. No to jest język, którego zupełnie nie znamy z zapisów protokolarnych jakichś takich. To też dlatego drukiem się to nie ukazało. Ale jeszcze powiedzmy, bo mi się wydaje, że to jest też ciekawe, żeby w jakimś sensie zamknąć sprawę Władysława Gomułki, bo no jest znany list Władysława Gomułki, tak, z 6 lutego 71 roku do pierwszego sekretarza KC, gdzie on, no właśnie wiedząc o tym, że to plenum ma dokonać rozliczenia wydarzeń grudniowych, pisze ten list, bo uważa, że szczególnie pod jego nieobecność, bo on już na to nie został zaproszony, tym bardziej, że wcześniej już miał propozycję od Cyrankiewicza usunięcia właśnie z KC, no, że on jest, w tym liście pisze, no i tutaj a propos tej prawdy, zacytuję: w szczególności nie odpowiada prawdzie, jakoby decyzja o użyciu broni została podjęta jednoosobowo przeze mnie. Decyzja ta została podjęta kolektywnie przy udziale towarzysza Cyrankiewicza, Spychalskiego, Moczara i innych członków kierownictwa. Po zreferowaniu sytuacji w Gdańsku przez byłego ministra spraw wewnętrznych, towarzysza Świtałę i towarzysza Moczara. I on tu jeszcze no, chce wyraźnie podkreślić, że nawet jeśli on był za tym, żeby tej broni użyć, to tylko i wyłącznie mieli strzelać w nogi. No właśnie, i teraz pytanie takie, czy Gomułkę, no ponieważ już wiadomo było, że jego obecność w najważniejszych gremiach tego kraju jest zakończona, no, czy
rzeczywiście, wracam do tego pytania, nie chcieli wykorzystać jako trochę kozła też. Ale rzeczywiście, że tak, i on to rozumiał. Faktycznie decyzja została podjęta wspólnie 15 grudnia rano na naradzie u niego w jego gabinecie i również prawdą jest, że on przyniósł gotowy, odczytał projekt dokumentu, ale to był projekt, a to gremium, to zresztą nie miało żadnego mandatu, bo to nie było ani biuro polityczne, ani sekretariat KC, były to osoby zwołane imiennie na tę naradę w trybie natychmiastowym, zaakceptowało to. Mówiłem, że było kilku wojskowych, którzy powinni rozumieć, co to znaczy. Nic nie ryzykowali. Stanisław Kania, który był na tej naradzie, powiedział, napisał wręcz tak, nikt się nie sprzeciwił, a ryzyko polegało na najpewniej tylko utracie stanowiska. To już nie były czasy, że kogoś, kto był przeciwny szefowi partii, rozstrzeliwało się. To nie ten okres historyczny. I stąd tutaj nikt się nie sprzeciwił i Gomułka miał prawo interpretować to. Skoro nie ma żadnych głosów, towarzyszu Wiesławie, nie róbmy tego, zastanówmy. Bo nie było. Że decyzja była kolektywna. Tak, że była kolektywna, że on zaproponował, a wszyscy pozostali przyjęli. I w pewnym sensie tak to było. Ale czy plenum w związku z tym i uczestnicy tego plenum no, nie chcieli właśnie wykorzystać tej sytuacji, żeby przede wszystkim z siebie, no bo tak jak też pan powiedział, część ludzi, którzy w tej nowej ekipie się pojawiła, tak, to nie byli nowi ludzie, nie, tylko Część w ogóle prowadziła, wypowiadała się tak, jakby się nic nie stało. Takie frazesy, ogólniki. I pierwszy, który został zaatakowany, to był jeden z odwołanych już w grudniu, były członek biura politycznego, sekretarz KC Ryszard Strzelecki. Ale prawdziwy wstrząs wywołał, no jakby to nie brzmiało, komendant główny Milicji Obywatelskiej generał Tadeusz Pietrzak. Powiedział, że to trzeci raz za mojego życia, a był komendantem MO w Poznaniu w czerwcu 56. Potem był na kierunku stanowisku w marcu 68 i mówi, i teraz trzeci raz ja tutaj biorę w tym udział. Bardzo konkretnie mówił o tym, tego oczywiście w wydanej wersji nie ma w Nowych Drogach, kto, co, że były, no zgoda, zwalają na Gomułkę, mówiąc kolokwialnie, te winy, ale też pokazują winę Zenona Kliszki, Ryszarda Strzeleckiego, różnych jego bliskich współpracowników. To oczywiście nie była czysta gra, bo przecież premier Józef Cyrankiewicz brał udział w tym, w cudzysłowie, politycznym zamachu stanu, czy przewrocie pałacowym i oddał stanowisko premiera, ale pozostał w biurze politycznym i został przewodniczącym Rady Państwa. Możemy powiedzieć, że dalej był w nowym kierownictwie, będąc od 1947 roku bez przerwy w kierowniczych gremiach najpierw PPS, a potem PZPR po zjednoczeniu partii. Czy możemy powiedzieć na koniec, czy właściwie, jak właśnie badał pan te materiały z tego plenum, czy to tam w jakimś sensie zapada decyzja, że nikomu nic złego się za to, co się stało w grudniu 70 roku, nie stanie? W pewnym sensie tak, ale i nie, bo jednocześnie powołują komisję, na czele której staje Władysław Kruczek, członek biura politycznego, która w następnych miesiącach właściwie ze wszystkimi przeprowadza rozmowy. Oni zgromadzili bardzo duży materiał, ale było to tak. Pan mówi, co chce, a ja nawet jak wiem, że pan tutaj kłamie, że pan nie mógł być 14, bo przyjechał pan 15, nie poprawiam tego. No i oczywiście na zjeździe partii 6 w grudniu 71 roku. No, może słowo utajnili, to jest nie do końca ścisłe. Jakby nie zostało to wprowadzone do obiegu. I myślę, że tak miało być. Nie chodziło o ustalenie rzeczywistej winy konkretnych osób. Chodziło o to, żeby przezwyciężyć, tak jak kiedyś błędy i wypaczenia, tak teraz to, co było złe, ale dalej pod nowym, światłym kierownictwem z Edwardem Gierkiem na czele budować drugą Polskę, bo to hasło też już się pojawia w roku 71.
dziękuję. Profesor Jerzy Eister, dyrektor warszawskiego oddziału IPN-u, był gościem Historii Polski. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam Państwa na informacje Radia Tok FM. Historie Polski. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Co możesz zrobić w kwadrans? Zainwestować, zarobić, wydać, kupić, sprzedać, zaoszczędzić, awansować, zatrudnić. Tyle właśnie trwa raport gospodarczy od poniedziałku do piątku po 12:40 w Radiu Tok FM. Reklama. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Reklama. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Kilka dni temu poznaliśmy dane dotyczące wykonania budżetu za 2016 rok. Duże zaniepokojenie wzbudziły grudniowe dochody z podatku VAT. Były one niższe niż rok wcześniej, mimo że w poprzednich miesiącach zwyżkowały o kilka procent. Tak duży spadek wpływów z podatku VAT w grudniu to efekt wzrostu inwestycji pod koniec roku, wyjaśnia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Przyspieszyło wyraźnie inwestycje, zarówno te inwestycje budowlane, jak i inwestycje w zakupy nowych sprzętów, urządzeń. To z kolei zwiększyło poziom zwrotu VAT-u dla przedsiębiorców. Potwierdzają to m.in. dane dotyczące wydawania środków unijnych. W listopadzie i grudniu wykorzystaliśmy ich tyle, ile w pozostałych miesiącach 2016 roku. Do dużego spadku wpływów z VAT-u mogła przyczynić się również kumulacja wypłat wstrzymanych wcześniej zwrotów podatkowych. Ministerstwo Finansów tego jednak nie potwierdza. Taki zabieg uchroniłby tegoroczny budżet przed dodatkowym obciążeniem. W przypadku innych podatków, a więc akcyzy PIT-u czy CIT-u, takiego załamania jak w przypadku podatku od towarów i usług nie mieliśmy w grudniu, więc sytuacja i tak jest niezła. Wyjaśnia ekonomista dr Marian Szołucha. Pozytywnie nastrajają także wstępne dane za styczeń. Widzimy już w tej chwili również w styczniu, pierwsze analizy Ministerstwo Finansów ze stycznia posiada, że to był rzeczywiście taki jednomiesięczny spadek. Te styczniowe wpływy z VAT-u są znowu na bardzo dobrym poziomie, więc możemy ze spokojem patrzeć na wpływy z VAT-u w roku obecnym. Gorsze wyniki z grudnia stały się dla opozycji okazją do atakowania rządu. Rząd chwali się i dobrze programem 500+, Maluch+, Mieszkanie+, no ale zapomina o tym, że jest program dług publiczny wielki+. To wszystko świadczy o tym, że PiS nie ma pomysłu na to, jak rządzić Polską. Rozdał już pieniądze, a teraz nie ma pomysłu, jak je zarobić. Podatek VAT stanowi lwią część dochodów państwa. W ostatnich latach Polacy byli jednak okradani przez mafię, które go wyłudzały za pomocą tak zwanych karuzel podatkowych, wskazuje dr Lechiańczuk. Poprzednia ekipa dawała pozwolenie na wyłudzanie podatku VAT. Krótko mówiąc, powstawały faktury fikcyjne, na podstawie których można było wyłudzać ten podatek VAT z budżetu państwa, natomiast one nie tworzyły produktu krajowego brutto, bo nie było ani produktów, ani usług, tylko były same dokumenty po to, żeby można było wyłudzić ten podatek VAT. Głównym celem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest uszczelnienie systemu podatkowego, podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki.
widać już pierwsze efekty, ale nie są one jeszcze całkowicie satysfakcjonujące. Musimy dalej bardzo mocno uszczelniać ten system po to, żeby również w przyszłym roku i w kolejnych było jeszcze więcej pieniędzy, żeby jednocześnie zmniejszać deficyt budżetowy. Od ubiegłego roku obowiązuje m.in. jednolity plik kontrolny. Pozwala on na dokładną analizę danych o wystawionych i otrzymanych przez duże podmioty fakturach. Wprowadzono też inne rozwiązania. Przypomnę, jednolity plik kontrolny właśnie, przypomnę pakiet paliwowy, ale też centralną kasę rejestrującą, odwrócony VAT, czyli taki płacony przez ostatecznego nabywcę w przypadku tych branż, sektorów najbardziej narażonych na wyłudzenia, integrację w przyszłości systemów informatycznych służby celnej i izby urzędów skarbowych. Od 1 stycznia obowiązuje również ustawa, która pozwala na dokładną weryfikację przedsiębiorstw i eliminację tzw. słupów używanych do wyłudzeń. Ministerstwo Finansów chce też monitorować przelewy bankowe. Musi być pełna świadomość konieczności tej walki. Wszystkich. To nie może być kwestia polityczna. To nie może być kwestia bieżączki politycznej. To musi być kwestia racji stanu. I wtedy być może nam się uda. Podkreśla poseł Grzegorz Długi z Kukiz 15. Uszczelnienie systemu podatkowego nie tylko zwiększy wpływy do budżetu, ale także pozwoli na prawdziwą i uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami. Są oni ciągle na przegranej pozycji z tymi, którzy okradają wszystkich Polaków. A teraz wracamy do pomysłu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego ograniczenia kadencji samorządowców. Słynący z walki z Kościołem i lewicowych poglądów prezydent Poznania nazwał pomysł próbą odwrócenia uwagi od nieudolnych rządów. Radni Prawa i Sprawiedliwości z Poznania zarzucają Jaśkowiakowi amnezję i przypominają, że jeszcze niedawno prezydent Poznania sam popierał ograniczenie kadencji. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak w krytyce Prawa i Sprawiedliwości próbuje prześcignąć posłów Stefana Niesiołowskiego czy Sławomira Nitrasa. Niedawno publicznie wypowiadał posłuszeństwo władzy. Od początku wspiera protesty tzw. Komitetu Obrony Demokracji. Uczestniczy w marszach równości, jednocześnie zapominając o ważnych uroczystościach patriotycznych, takich jak chociażby obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Jest kilka takich rzeczy, które zaczynają denerwować ludziom, a to, że prezydent jako... Ja to zawsze mówię tak górnolotnie, ojciec tego miasta nie bywa tam, gdzie powinien być, na różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych. Wypomina prezydentowi Lidia Dudziak, radna Urzędu Miejskiego w Poznaniu z Prawa i Sprawiedliwości. Jaśkowiak od początku swojej prezydentury w krótkim czasie zraził do siebie wiele środowisk, między innymi kibiców Lecha Poznań, miłośników sportu żużlowego czy imprez motoryzacyjnych. Brak zgody na ustawienie figury Chrystusa na placu Adama Mickiewicza czy otwarta wojna z Kościołem spowodowały niechęć środowisk narodowych i katolickich. Ostatnie jego działania, które krzewią właściwie ideologię genderową, homolobby i sprowadzanie islamistów, pokazują właściwie jego takie intencje, które są antypolskie, antynarodowe. Tłumaczy Bogdan Frajtak ze Związku Patriotycznego Wierni Polsce. Teraz Jacek Jaśkowiak w wywiadzie dla jednej ze stacji radiowych pomysł prezesa Prawa i Sprawiedliwości dotyczący ograniczenia liczby kadencji samorządowców do 2 nazwał próbą odwrócenia uwagi od nieudolności zarządzania państwem. Z tego, co ja wiem, pan prezydent Jacek Jaśkowiak jest w ogóle zwolennikiem tej dwukadencyjności, bo o tym mówił, dlatego ta jego wypowiedź krytykująca pana prezesa Kaczyńskiego jest przeze mnie traktowana jako takie puszenie się, tak, stroszenie piórek. Prezydent Jaśkowiak jest dosyć zaangażowanym działaczem Platformy Obywatelskiej i mówi to, co mu SMS-ami przysyłają. Komentują całą sytuację radni Prawa i Sprawiedliwości z Poznania. Przypomnijmy, prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział niedawno zmiany w ordynacji wyborczej. Chodzi o ograniczenie do 2 liczby kadencji burmistrzów, prezydentów czy wójtów. To pomysł jak najbardziej racjonalny, mówi Mateusz Rozmiarek, radny Prawa i Sprawiedliwości z Poznania. 8 lat to wystarczający czas, by zrealizować swoje obietnice wyborcze, by pokazać, czy jest się sprawnym gospodarzem, włodarzem miasta. Radni PO nie mówią nie, zalecają jednak, żeby z wdrożeniem pomysłu prezesa wstrzymać się przez jakiś czas. Jak najbardziej można to wprowadzić, natomiast dopiero od tej kadencji, od tych wyborów następnych, jakby 2 kadencje do przodu,
o tym można rozmawiać, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy również, natomiast jest tu pole do dyskusji. Ograniczenie kadencji samorządowców do 2 ma zwiększyć rotację we władzach lokalnych i tym samym osłabić powiązania biznesowo-towarzyskie. Wygląda na to, że ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Żołnierze amerykańscy dotarli do Bolesławca. W ramach powitania odbyły się pokazy sprzętu wojskowego i występy artystyczne. Podczas pikniku w centrum Bolesławca mieszkańcy mogli obejrzeć m.in. czołgi M1 Abrams i Leopard 2A4, wóz bojowy M2 Bradley i transporter Rosomak. Zawsze to jest coś nowego dla miasta. Dlatego myślę, że i atrakcji dla mieszkańców jest też więcej. Mieszkańcy Bolesławca zgodnie mówią, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa. W dzisiejszym niespokojnym świecie na pewno tacy sojusznicy, a zwłaszcza tak mocny sojusznik jak Stany Zjednoczone, obecnie tutaj fizycznie, dają obywatelom też większe poczucie bezpieczeństwa. W trakcie oficjalnych uroczystości odczytano list ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Wszyscy jesteśmy świadkami niewątpliwie historycznego wydarzenia, jakim jest stała obecność żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno Sojusz Północnoatlantycki, Stany Zjednoczone, jak i Polska bardzo konsekwentnie wykonują postanowienia szczytu NATO w Warszawie. Amerykańskich żołnierzy przywitał pułkownik Paweł Świtalski, dowódca 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Wydarzenie to, które z całą pewnością przejdzie do historii miasta, rozpoczęło kolejną kartę sojuszniczej współpracy na rzecz obrony wolności i niepodległości. W Bolesławcu obecni byli przedstawiciele klubu strzeleckiego Warta. Broń jest narzędziem, które może służyć do różnych celów, ale przede wszystkim my chcemy nauczyć młodzieży, że broń służy do obrony, ale przez szkolenie nie tylko strzeleckie chcemy również pokazać, jak wygląda postawa mężczyzny i nie tylko mężczyzny, obywatele we współczesnym świecie. 3,5 tysiąca żołnierzy z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 4. Dywizji Piechoty Armii USA zaczęło przybywać do Polski w styczniu. Ich zmiana potrwa 9 miesięcy, po czym nastąpi rotacja żołnierzy. Amerykanie jak dotąd obecni są w Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu i Skwierzynie. Studencki Teatr Dobry Wieczór dotarł do Lublina. Studenci z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprezentowali swój talent artystyczny w komedii Włodzimierza Parzyńskiego Polityka. Reżyserem sztuki jest ojciec Dariusz Drążek. Włodzimierz Perzyński w sztuce Polityka z 1919 roku obnażył niekompetencje urzędników, korupcję na najwyższych szczeblach władzy, chaos społeczny. Na tym tle zobrazował miłość posłanki Jadzi Łazańskiej do oponenta politycznego Adolfa Burskiego. Gdyby udało się pani mnie przekonać, że prawda jest po waszej stronie, ani chwili bym się nie zawahał pójść z wami. Przypuśćmy, że wyszłabym za pana za mąż. Cóż by na to powiedzieli pańscy przyjaciele partyjni? Rolę Adolfa odegrał Konrad Janik, natomiast w postać posłanki wcieliła się studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Maria Zakrzewska. Teatr ogólnie jest moją pasją, właściwie od dzieciństwa zawsze mi towarzyszył, od najmłodszych lat i po prostu wydaje mi się, że też ciężko mi już jest tak funkcjonować bez tego. W rolę ojca Jadwigi Łazańskiej wcielił się Jan Stępniewski. Pojawienie się na scenie tej postaci wprowadziło do sztuki sporą dawkę humoru. Byłem panu właśnie najstarszym członkiem, można powiedzieć, tej wspólnoty politycznej. Łazański moje nazwisko, bliżej nieokreślone imię. Jakoś tak poniekąd odcinałem się od wszystkich, tej prawicy, lewicy. Bo prawica i lewica w II Rzeczypospolitej równie zacięcie walczyły o władzę, jak i współcześni uczestnicy sceny politycznej. Czy jednak miłość zdoła wznieść się ponad polityczne podziały? Panie drogi, w miłości jak w polityce trzeba się liczyć z faktami dokonanymi i nie starać za dużo rozumieć. Podziwiam reżyserię ojca Dariusza Drążka i podziwiam wykonanie w wydaniu studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Przyznaje poseł Gabriela Masłowska. Spektakl przypadł do gustu publiczności, o czym świadczyły gromkie brawa. Postanowiłem zgubić się do reszty. Powiedziałem sobie, jeśli mam zginąć,
co niech zginę w całej sromocie hańby. I pobrałem od różnych ludzi pieniądze. Bardzo pozytywnie jestem zbudowany zdolnościami tych młodych ludzi. Powiem tak, teatr to jest sztuka przekazania kontaktu werbalnego i wizualnego, kontaktu z widzem. Zrobił to doskonale. Teatr Dobry Wieczór wyruszy na dalszy podbój desek teatrów w całej Polsce. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.wsksim.edu.pl. Mobilny billboard z napisem Dead Camps Were Nazi German dotarł do Londynu. Ekspozycja została pokazana przed ambasadą polską i pobliską siedzibą telewizji BBC. Akcja jest protestem wobec używania przez zagraniczne media sformułowania polskie obozy śmierci. Samochód ciągnący billboard z napisem Death Camps Were Nazi German wjechał do Londynu wczoraj w godzinach popołudniowych. Wcześniej był eksponowany m.in. w Wiesbaden przed siedzibą niemieckiej telewizji ZDF, w Bonn w pobliżu biur telewizji Deutsche Welle i w sąsiedztwie instytucji unijnych w Brukseli. Przed siedzibą publicznej telewizji BBC w Londynie przywitało billboard około 30-40 osób, które miały polskie flagi. W rozmowie z polską agencją prasową Tomasz Muskus z Komitetu Obrony Polski tłumaczy, że wielokrotnie zdarzało się, że programy emitowane przez BBC zawierały nieprawdziwe informacje o rzekomej winie Polaków za popełnioną na narodzie żydowskim zbrodnię Holokaustu, powiedział, dodając, że niemieckie obozy nazywano polskimi, a w tygodniu poprzedzającym rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz odpowiedzialnością za ludobójstwo próbowano obarczyć nawet polskich kolejarzy. BBC usunęła w ubiegłym tygodniu ze swojej strony po interwencji ambasady w Londynie sugestię, że polscy kolejarze, którzy nadzorowali przewozy do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, ponoszą współodpowiedzialność za Holokaust. Podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką prezydent Donald Trump powiedział, że USA będą pracować nad tym, by przywrócić pokój na wschodzie Ukrainy. W ostatnich dniach doszło do ponownych walk między ukraińskimi siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami. Sytuację przybliża profesor Włodzimierz Osadczy. Prawie od tygodnia nasila się eskalacja przemocy w Donbasie. Obie strony walczące, czyli strona oficjalna ukraińska i rebelianci, nawzajem się obwiniają w rozpoczęciu ofensywy. Wiemy, że też padają ofiary ludzkie po obu stronach. Do nas docierają przede wszystkim informacje na temat Awdziejewki, gdzie tereny, które są zajęte przez wojska ukraińskie i które cierpią w tej chwili, prawda, dość dotkliwą sytuację humanitarną. Natomiast wiemy także, że i sam Donbas jest ostrzeliwany przez artylerię ukraińską. Bycia solą ziemi i światłem świata przez słowa i dobre uczynki zachęcił Ojciec Święty Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież Franciszek w swoim rozważaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii opisującej kazanie na górze. Pan Jezus zachęca w nim swoich uczniów, aby byli odbiciem Jego światła przez świadectwo dobrych uczynków. Mamy zatem zadanie i odpowiedzialność za otrzymany dar, światła wiary, które jest w nas za pośrednictwem Chrystusa i poprzez działanie Ducha Świętego. Nie powinniśmy zatrzymywać tak, jakby było naszą własnością. Jesteśmy natomiast powołani, by sprawić, aby jaśniało ono w świecie i dawać je innym poprzez dobre uczynki. Ojciec Święty wskazał, że świat bardzo potrzebuje światła Ewangelii, które przemienia, uzdrawia i zapewnia zbawienie. Nie gaśnie ono, gdy jest przekazywane, ale się umacnia. Może go jednak zabraknąć, jeśli nie będzie wzmacniane miłością i dziełami miłosierdzia.
Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy też solą ziemi. Sól jest elementem, który nadaje smak, zachowuje też od zepsucia. Zatem misją chrześcijan w społeczeństwie jest nadawanie smaku życiu poprzez wiarę i miłość, które dał nam Chrystus, a jednocześnie oddalanie zanieczyszczających zarazków egoizmu, zazdrości, oszczerstwa itd. Te zarazki niszczą tkankę naszych wspólnot, które przeciwnie powinny jaśnieć jako miejsca gościnności, solidarności i pojednania. We Włoszech obchodzony jest dziś Dzień Ochrony Życia, którego tematem są słowa kobiety i mężczyźni w obronie życia śladami świętej Teresy z Kalkuty. Rozwijajmy kulturę życia jako odpowiedź na logikę odrzucenia i zapaści demograficznej. Bądźmy blisko i módlmy się wspólnie w intencji kobiet, które zamierzają przerwać ciążę, jak i w intencji osób u kresu życia, aby nikt nie pozostawał sam, a miłość obroniła sens życia. Przypominamy słowa Matki Teresy. Życie jest pięknem, należy je podziwiać. Życie jest życiem, trzeba go bronić. Ojciec Święty zachęcił do odważnej akcji wychowawczej na rzecz życia ludzkiego. Ktoś wierzy w Boga. To wszystko w tym wydaniu informacji. Ja dziękuję za uwagę. Na kolejny zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia z Panem Bogiem.